właśnie mówimy, że bardzo fajna taka forma jest, o widzimy. Jeszcze chyba jeden, o jeszcze drugi. Nie, to ten się wspukł. Tak. Są dwa, ale ten jeden już był odbity, to 48. No ma pecha, bo po konkursie już jest. Ale sobie tutaj popatrzymy jeszcze. One dwa nachrapiane. Może ten go zachęci. Teraz już nie wiem, który był który. Zobaczymy. 48 gołąb. Dwoje wejdą. W dwie, w dwóch. Nie, nie wiem. Dwoje to jak samiec, samica, różne muszą być. O, jest. Oj, dwa kolejne są. 50 gołębi, czyli będzie już 49, 50. No, widzimy tylko pierwsza grupa, cztery gołębie przyszły, później przyszły jeszcze dwie, po chyba 18, 13 grup tam gołębi. Natomiast tak zdecydowanie przylatują pojedynczo. Jeszcze są dwa. O. Także dolatują. Już Sebastian, cztery są jeszcze, co tutaj latają. Trzy, dwa, dwa u góry, jeszcze jeden siedzi. O. Dwie i pół godziny dopiero minęło. No, no. Od momentu wypuszczenia. No, teraz tam. No nic, o. Zachodu, tak? Tak, z zachodu, północny zachód, tak wygląda. O, jeszcze tylko jeden został poza. Z tych naszych obliczeń powinno być 52 gołębie, tak? Zobacz sobie, popatrzymy. No tutaj następnym razem to już zrobimy tu jakieś stanowisko, żebyśmy mogli tutaj na bieżąco oglądać, tak jak u kolegi Maćka Wodzika, tak? Żeby tu nie trzeba było tyle chodzi, bo to 52, to się zgadza, to są Marusia Szymanka ze Starogardu, Stuchola 2C widzę, Jana Bochęciaka, to jest gołębi, oj, kolegi Sarzyńskiego widzę, też jest gołąb, 49. O, dobrze, to czyli mamy 52 ptaki już tu w gołębniku. Będziemy sobie spokojnie czekać, tutaj siądziemy, popatrzymy. Powinny jeszcze kolejne ptaki przylatywać. O, 53 ptak też już jest, niebieski. No, jeszcze pociąg też tutaj przyjeżdża, widzimy. Kawałek, ale chyba jeszcze jeden jest. Nie, nie, nie widzę. Tak się zdawało, cień tutaj spadał, to nie okłębie. Siedzi 53 ptak na dachu. Jak się odbije, to będziemy wiedzieli, czy jest. No właśnie, wchodzi. Teraz się nie może zdecydować, na którym wlotem wejść. Trzeci gołąb jest już w gołębniku. Na razie nic nie ma więcej, a my sobie popatrzymy, czy to jest gołąb. Musimy tutaj zjechać sobie na dół. To jest kolegi Ryszarda Szuby. Ryszard Szuba. O. Mamy dwa ptaki następne, trzy nawet już. Ale trzeci dołączył. O. To mało będą się schodzić, podejrzewam, że i cały dzień. O. Będziemy widzieć to. Dwa widzimy krążą, a trzeci tu. Też z kierunku przyszły? Też, wszystko z tego. Pomyliliśmy, bo tam pomówiłem, że 160 km, ten lot 170 km, jak sprawdziliśmy na stronie kolegi Sebastiana. Troszeczkę więcej, kolega Heniek miał 160 km, Cybinki, a tutaj Resko 170 km. Czwarty, o pięć jest. Tutaj wiatr na pewno w mikrofonie jest słyszalny, ja tu muszę się zbliżyć, żeby było coś słychać, ale te gołębie siadają, 5 gołębi, czyli 58 by było około wtedy. 58, 53 są i te 5 to by było 8. Nie, nie, 53 gołębie było odbite i teraz 5 to będzie 58. 58.
jeszcze są 13. Gdzie są te trzy? Nie widzę. A tu z tyłu są. O, rzeczywiście. O, tu z tego kierunku. O, szpak jeden ładny przyleciał. Szpaki chyba dwa ma, tak? Czy nie? Te białe szpaki. No, zobaczymy. Proszę. Zobaczymy, czy dobrze policzyliśmy. Zdaje się, że jeden więcej jeszcze doleciał. Jeszcze szósty doleciał chyba. To nie pamiętam, bo tam jeden... Szpaki ile masz? Dwa czy trzy, nie? Ile masz szpaków? Jeden tylko teraz jest, ale chyba dwa czy trzy były szpaki, nie? Wszystkich. Dwa są jeszcze gołębie na gołębniku, a tutaj mamy 50 chyba. 8 będzie, co? 9 jest, no. Czyli będzie ponad 60. Tu kolega miał rację. Te dwa, chyba że któryś z nich jest odbity już. Aleksander Łoboziak, kolega Arek Bittner, Henryk Figiel. To są właściciele ostatnich tych gołębi, które przyszły. To już chyba 60 ponad jest. 61, 2, ten wszedł od razu. Ten wylądował i wszedł od razu chyba, nie? Nie, ten siedzi? A to... No te, teraz wejdzie. Pomału się do połowy zbliżamy. Widzimy, kapią nam tutaj pojedynczo. Praktycznie tylko dwa razy było tam 18 gołębi, raz 14 albo 13 w grupie. Teraz zobaczymy, czy kolega je tam dokarmia. Czym karmi, widzieliśmy. Więc się tam o, ale... Mamy kolejnego szpaka, to będzie chyba 64 gołąb, tak? Seba, ile tam 64 to będzie? Halo? To będzie 64? Weź zerknij, ile jest. 64 to będzie? Moment, moment. 62 jest ten, 63. Czyli to będzie 63. Szpaczek drugi. Ciągle przylatują pojedynczo. Kolega Sebastian liczy, że jeszcze jakaś w powietrzu grupa gdzieś krąży, coś przyleciało. No zobaczymy, będziemy tutaj jakiś czas jeszcze obserwować. A też pomału będziemy naszą relację kończyć. Idziemy dalej, a wieczorem na pewno sobie na internet wejdziemy, zobaczymy, ile gołębi tutaj u kolegi Sebastiana na gołębniku będzie. O, czekamy, czekamy, aż wejdzie. I będziemy widzieć, do kogo należy ten szpak. Ten jest sobie ciemniejszy. Już go odbiło. Zobaczymy. Tam Kamil zerknie, czy to czy już odbiło tego szpaka. Bo powinien być 63, już go odbiło na pewno. I czy to był szpak ten? Chwila. Na internecie jestem, jeszcze go tu nie pokazało. Czyli to szpak był? Przeszedł przez antenę? Tak. Przemysław Wiktorowicz. Przemysława Wiktorowicza. No i chwilowo mamy przerwę w przylatywaniu gołębi. Tutaj przed chwilą kibic nam wierny zameldował, że przepraszam, pojawił się gołąb kolejny. Pierwszy chyba płowy. O, krąży, to będzie 64. Z kierunku przyleciał, widziałem. O, jeszcze drugi jest. Jeszcze jeden. Widzimy, pojedynczo się schodzą. Oby ich jak najwięcej tutaj przyleciało. 65 już powinno być. Nie wyglądają na żadne zmęczone. Mogło je przewiać i pewnie gdzieś tutaj po okolicy. Po okolicy to może nie, to trochę dalej krążą. Nie, nie, to żartuję, ale gdzieś tam dalej będą się schodzić tutaj. Oby przyszło ich jak najwięcej. Jeszcze ile lotów jest? Dwa loty, nie? Tutaj Biesek Sawicki, nie będzie go, on był drugi, chyba tutaj ósmy czy dziewiąty. A nie wiem, czy nie jestem na 100% pewien. Ile lotów jeszcze, Sebastian? Tu jest dwa? No zobaczymy, ile się dziś zbierze, nie? Bo mam w regulaminie też zapis, że mogę skrócić o jeden lot, nie? Zobaczymy. A w planie ile jest? W planie? Pięć. 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 Mamy trzeci, to jeszcze trzeci. Dwa powinny być. Czyli wtedy już jakby
jakby kolega skrócił, czego mu nie życzymy, to byłby tylko finał już przed nami. No, będziemy patrzeć. Jak się zbierze dużo głębi, to zrobimy czwarty lot na 100%, nie? I wtedy piąty finałowy. Nie? W zeszłym roku, przypomnijmy, tutaj na finale stał namiot. Mogliśmy tutaj przyjechać, wspólnie oglądać. To jest bardzo ładny punkt, jest dużo miejsca. O, no czekamy, czekamy. Oby ich jak najwięcej teraz przychodziło. O, mamy tutaj dwa gołębie, które siedzą na gołębniku i na wlocie jeden. No te się nie kwapią wejść, ale będziemy patrzeć, jak siedzą, może za chwilę jeszcze się zdecydują wejść. Jest następny. O, jest, właśnie. A tak znienacka, skąd leciał? Chyba od tyłu. No właśnie, nie wiem, właśnie tak znienacka. Może ten je zachęci. No, widzimy. No, zapraszam Państwa, kolegę, koleżankę czy kolegę do wlotu. O, i proszę, się udało. Czyli będzie 65 chyba, bo nie pamiętam, czy, co? 7? Bo tak, tam jeden, dwa mógł nam umknąć. Piliśmy kawę też. Ile ich jest? 66. 6, a jeszcze jeden siedzi. O, a co ciekawe, czy muszę sprawdzić? Co się stało? Co chcesz sprawdzić? Ile niemieckich tych było? Właśnie, bo tego ten Jens Rizes Artur Scheffler, to spotkałeś go tutaj. Tak, przypomnę kolegę, jak spotkaliśmy. Putmana, przy okazji pozdrawiamy go, w tym roku też zachęcamy, bo za chwilkę będziemy mieli reklamę u kolegi Rainera Pitmana, bodajże 7 października, w tych dniach mniej więcej, to jest tydzień chyba po imprezie na Górze Świętej Anny, po pielgrzymce corocznej hodowców, odbędą się podobnie jak w zeszłym roku otwarte dni u Rainera Pitmana, tam będziemy, zachęcamy też hodowców, tam bardzo łatwo można sobie zamówić hotel i można tutaj odwiedzić. I my tam właśnie kolegę Artura spotkaliśmy, przy okazji go pozdrawiamy. Co ciekawe, dzisiaj tutaj na tym locie, na 66 gołębi, które są w tej chwili zarejestrowane, jest ich cała piątka, a te gołębie, mogę powiedzieć tylko tyle, że się wywodzą z gołębi od Hardego Krygera. W zeszłym roku ten hodowca miał m.in. na wspólnym gołębniku w Miejskiej Górce dużego gołębia. Mhm. I jak widać, że trochę ciężejszy lot, to te właśnie gołębie tutaj się dzisiaj pokazały. Nie? Mhm. To są gołębie te niemieckie, one mają numery DV 03439, a Scheffler i Rose. Kolega Artur to chyba pochodzi z Podpiły, nie? Tak, tak, tak. Tak, właśnie tam przypominamy, tam można sobie wejść na filmy. Oni tu byli osobiście z tym Jensem, przywieźli te gołębie. Mm-hmm. I mogę też powiedzieć, że tutaj takie, że dużo jest gołębi, które w zeszłym roku to jakby ten gołębie tutaj bardziej się sprawdzały z drugiego lęgu, czy te później dowiezione, a w tym roku widzę, że gołębie te, które trafiły jak wcześniej do mnie, oni właśnie tutaj były tutaj w tym pierwszym czy drugim boksie zaraz, dosyć wcześnie te gołębie dostarczyły i w tym roku widać, że te gołębie się bardziej sprawdzają niż te później dostarczone. Nie? Tu takie wszystkie statystyki związane z gołębiami. Jest, pewne analizy są, mieli, bo niektórzy właśnie tutaj prawie, że wszystkie mieli do tego lotu gołębie i to były przeważnie te gołębie, które były z tych pierwszych lęgów dostarczonych gołębi. Też silniejsze, wcześniejsze. Dobrze, popatrzymy. Ten gołąb ciągle siedzi, jeszcze nie wszedł, nie zdecydował się. Nie, nie, to jest ten sam chyba. Doleciał? Aha, doleciał jeszcze jeden. Kolegi Grzegorza Rybarczyka, tamten, a ten nowy. Ten to jest nowy, tak? Tutaj mogę o tym koledze powiedzieć, Grzegorz Rybarczyk dziś ma pierwszego gołębia, teraz chyba jego ostatni przyleciał. On z kolei wygrał lot na u Sebastiana Wardęgi, na Krosinie chyba tak, w zeszłym roku finało, ile pamiętam, to miał pierwszego gołębia. Też widać, że tutaj trzy gołębie włożone i wszystkie trzy tutaj dzisiaj też są. To mamy już 60 chyba 4 czy 5, tak? Gołębi 68, przepraszam, co ja gadam. O, zobaczmy, przyjechali ci, którzy wypuszczali te gołębie, kabinka wróciła, Krzychu Szczepański tam jest. O. Zaraz się dowiemy, ile, jak tam były warunki przy wypuszczeniu i zobaczymy tutaj, jak tam, witamy, cześć, jak tam, Krzychu, było na wypuszczeniu?
Warunki bardzo dobre. Odlot jeszcze lepszy. Jeszcze lepszy, bo my tu mamy na razie 60, 70 gołębi, czyli za chwilę będzie, cześć, za chwilę będzie półmetek. Witam, cześć. Tutaj zobaczmy potwierdzenie odlotu. Zobaczmy, Sebastian, pieczątka, wszystko, 7.30, Resko, kolega Roman Góra, sekretarz oddziału Płoty. Mamy 147 sztuk, po 4 nieaktywowane, wszystko mamy, ładnie, Sebastian, tak jak mówiłem, dba. Pogoda była w miejscu przynajmniej dobra. Bardzo dobra pogoda. No, tu mamy 70 już gołębi. Świeciło. Można powiedzieć, już Seba trochę zestresowany, ale liczymy, że przyjdą te gołębi, one się schodzą pojedynczo, tak jak mówimy. Przyszły tylko dwa razy, takie dwie w grupy, 18 i 14 gołębi, a tak przychodzą cały czas pojedynczo. Mamy 70, pomału naszą relację będziemy kończyć o 71, czyli pół metek, 70,5 mamy przekroczone. Pół, zwracam jeszcze Sebastianowi uwagę na to słowo pół. No patrz, nie rozumie, no nic. Czyli to będzie 71 chyba, nie? I 72, czyli już będziemy mieli połowę przekroczoną ewidentnie. O, one się mną schodzi na pewno do wieczora. O, leci tutaj ten gołąb, tak, widzimy. Kamil, zawołaj bagietkę. O, lata gołąb. Niestety za plecami nie mogę filmować, bo słońce świeci wprost, ale... O, siada. I wyprzedził, zobaczmy. Pewnie się odbił już teraz, nie? Zobacz, Sebastian, zobacz, Kamil, czy jest już 71 czy 70? Czy się nie odbił jeszcze? Sebastian zaraz zobaczy. I ile Seba jest? 71 jest Zenona Okajni. Kolega z Zenka. A jeden jest nieodbity, tak? A jeden nieodbity chyba, tak mi się wydaje, bo ten siedzi cały czas, tamten... Ten nie był jeszcze na antenie, tak mi się wydaje. Jakiegoś specjalnego zaproszenia wymaga. Czyli mamy pół metek przekroczony, ponad 50% już przyleciało, jest już jeden więcej. O. Do wieczora się pewnie zejdzie większość. Także, o jest, widzimy. Ale teraz już z kierunku innego przychodzą, z tyłu. Z tyłu, teraz już tutaj. Ciężko nawet zobaczyć, bo tak pojedynczo przychodzą. No dobrze, pomału będziemy naszą relację kończyć. Kiedy będzie kolejny lot konkursowy, to będziemy wiedzieć na stronie internetowej kolegi Sebastiana. Koledze Sebastianowi gratulujemy, kolejny lot się odbył. Bardzo ładnie gołębie przychodziły, dzięki temu on może jest niezadowolony, ale my dzięki temu mieliśmy możliwość dłużej oglądać przyloty gołębi. Część na pewno będzie hodowców zadowolona, część nie będzie zadowolona. Jak zwykle, nie? To jest nie zadowolimy od tych, których gołębie nie przyleciały, a zadowoleni ci, których przyleciały. To wszystkie jest nawet, nie? To są też takie. No. Ale miejmy nadzieję, że gołębi, bo widać, że specjalnie im nic nie dolega, że pewnie myślę, że stado jaszcząb musiał uderzyć, bo odeszły grupą jeszcze tutaj koledzy, jak mówią, że w kierunek poszły na wschód, nie? Także pewnie je tam rozgonił. Będziemy także oglądać wszystko, co się będzie działo tutaj kolegom też. Pożegnamy już pomału tutaj kibica wiernego też. Skarbnik nam, jak się za bardzo dobrze tutaj liczył wszystko co do sztuki, każdy gołąb w stadzie to był przeliczony. Także tutaj dziękujemy, do zobaczenia i na pewno tutaj się pojawimy jeszcze u kolegi nieraz. Do zobaczenia, dobry lot.